Cześć, witam wszystkich, ja jestem Quantum i witam was w drugiej części szóstego odcinka Game On, którego pierwsza część była poświęcona głównie Half-Life'owi, ale tym razem ona też będzie poświęcona temu Half-Life'owi, lecz nie tylko, gdyż będę też chciał wspomnieć o firmie Valve, która moim zdaniem była jedną z tych firm, która miała jeden z największych wpływów na to, jak ten dzisiejszy rynek gier i ogólnie jak gry wyglądają dzisiaj. Tak jakby ten materiał będzie podzielony na kilka części. Najpierw się będę chciał zająć całym uniwersum Half-Life'a, czyli zajmę się jego fabułą, ale takiego dokładnego opisu fabuły nie będę wam tutaj dawał, on gdzieś tam jest w tej pierwszej części filmiku tego właśnie poświęconego Half-Life'owi, do której was serdecznie zapraszam. Przepraszam. Czyli tutaj zajmiemy się m.in. samym Half-Life'em, ale też grami powiązanymi z Half-Life'em, jak na przykład Portal 2 czy pierwszy Portal. Będzie też o tym, jak mniej więcej ta fabuła jest tutaj prowadzona. Oraz tak też trochę będzie o różnych interpretacjach tej fabuły, gdyż ta gra w sumie pozostawia bardzo duże pole do różnych interpretacji, ale o tym za chwilę. Kolejna część tak jakby tego filmu to będzie bardziej o technicznej samej stronie Half-Life'a, ponieważ Half-Life, kiedy wychodził, był jedną z tych gier, która po prostu wyglądała niesamowicie i wszystkim po prostu szczęki opadały, jak tylko mogli zobaczyć, jak ten Half-Life wygląda na maksymalnych detalach. No oczywiście dzisiaj to nie jest gra, która wygląda rewelacyjnie, ale nadal myślę, że do dzisiaj trzyma się całkiem dobrze. Jak tutaj widzicie, za taki podkład do tej całej mojej rozmowy będzie mi służył gameplay z Half-Life'a dwójkę, w którego teraz gram. Z Half-Life'a dwójki, przepraszam, w którego teraz gram. Później sobie przejdziemy do modów i to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, jaka się przyczyniła dla Half-Life'a w ogóle, żeby on się rozwinął taki, jaki jest dzisiaj. Te mody są nieodzowną częścią praktycznie tej gry, zupełnie jak kiedyś to były mody dla Quake'a. O samej firmie Valve będę raczej wspominał o takich rzeczach jak Steam oraz tym, jak oni wspierają te swoje tytuły, co jest też jednym z takich fajniejszych i bardziej rozpoznawalnych elementów, jeżeli chodzi o Valve. To właśnie takie fajne wsparcie dla ich gier, to że oni bardzo tutaj fajnie współpracują z graczami, starają się zawsze dopracować te swoje gry, mimo że niestety pracują według swojego własnego czasu. Już powstały takie różne żarty typu Valve Time. Gdzieś tam mogę wam dać link do Wikipedii, o co chodzi dokładnie z tym Valve Time. Osoby, które znają na pewno dobrze firmę Valve, powinni dokładnie wiedzieć, o co chodzi. I oczywiście być może jeszcze w praniu, w tym materiale gdzieś jeszcze wyjdzie coś, o czym nie wspomniałem, a chciałbym wspomnieć, także to oficjalnie będzie podzielone na cztery takie części i zajmiemy się pierwszą z nich, a mianowicie fabułą Half-Life'a. Half-Life na początku, gdy zaczynał swoje istnienie, to była tylko gra Half-Life, potem dodatek Opposing Force i jeszcze był dodatek Blue Shift. I on się tak jakby trzymał tylko w tym jednym uniwersum, w jednej grze. Dopiero gdy wyszedł Half-Life Epizod 2, o ile się nie mylę, i wtedy właśnie z epizodem drugim wychodziła ta paczka Orange Box, to właśnie tam powstała taka już kultowa w tej chwili gra Portal. Okazuje się, że Portal też dość dużo, moim zdaniem, przynajmniej ma wspólnego z Half-Life'em. Osoby, które grały w pierwszą część Half-Life'a, czy nawet w ogóle w Half-Life'a dwójkę, którąś z tych gier, powinny kojarzyć, że istnieje tam też coś takiego w Half-Life jak Aperture Science. A Aperture Science powinno nam się nieodzownie kojarzyć właśnie z Portalem, bo w Portalu jesteśmy w tym całym Aperture Science. Tymczasem o co tu chodzi? To taki bardzo szybki skrót fabularny. W Half-Life 1 firma Aperture Science bodajże miała jakiś taki statek, który się nazywał Borealis, i on gdzieś zaginął. Jakieś takie legendy chodziły, że on posiada tam jakąś potężną po prostu technologię i ten statek dopiero tak jakby gdzieś się odnajduje. To taki będzie lekki spoiler. Tam dam na początku taki opis też, że będą spoilery, także mam nadzieję, że nie będziecie źli, jeśli te spoilery tutaj będą, bo niestety bez nich się nie będzie. Dopiero właśnie w Half-Life'ie...
epizodzie drugim dowiadujemy się, że faktycznie ten statek Borealis gdzieś tam istnieje i prawdopodobnie w epizodzie trzecim, jeżeli on w ogóle powstanie, to będziemy właśnie do tego statku dążyć. W każdym bądź razie, co ja tu mam na myśli? Portal jest nieodzownie połączony właśnie z Half-Life'em 2 przez to Aperture Science. I fajnie, że twórcy tak jakby... Raczej samo Valve stara nam się pokazać tą fabułę Half-Life'a z różnych perspektyw, bo zauważcie, przede wszystkim pierwszy raz, gdy graliśmy sobie Half-Life'a 1, to tam podróżowaliśmy i tą całą fabułę poznawaliśmy z oczu Gordona Freemana. Później w dodatku Blue Shift tą samą fabułę poznawaliśmy tak jakby z innej perspektywy, z strażnika, który tam w tej Black Mesie się znajdował i on też próbował jakąś tam swoją ucieczkę z tego kompleksu uskutecznić. I później też tą samą, jeszcze raz tą samą fabułę, tylko z innych oczu, pokazano nam w dodatku Opposing Force. I w sumie może nam się zdawać, że kurczę, no przecież to zupełnie jak Call of Duty, gdzie każda fabuła jest praktycznie taka sama, a powiem wam szczerze, że to tak nie wygląda. Fajnie właśnie oni zrobili, że mimo, że tą samą fabułę pokazali praktycznie w tym samym uniwersum, to pokazanie to z różnych perspektyw, najpierw z takiego strażnika, po prostu zwykłego strażnika, który tam starał się uciec z tego kompleksu, a później z oczu żołnierza, który miał eksterminować cały ten kompleks, wyglądało bardzo fajnie i nie powodowało to u nas takiego odczucia déjà vu. No, ogólny gameplay był raczej bardzo podobny, tutaj nie ma co ukrywać. Ale najfajniejsze było to, że ten gameplay wydawał się świeży, te lokacje były nowe, zawsze mieliśmy coś nowego, co mogliśmy poznać z tej fabuły i coś, co było po prostu cholernie interesujące. To było po prostu zrobione dobrze i te dwa dodatki były dobre, żeby w nie pograć, choć no oczywiście bardzo były podobne do tego pierwowzoru, czyli Half-Life'a 1. Głównie się opierały na tym, żeby pokazać właśnie tą fabułę z różnych perspektyw. I to było fajne, bo mogliśmy zobaczyć tak jakby nie tylko tą ucieczkę i fabułę z samym Gordonem Freemanem związaną, ale też poznać losy innych bohaterów. Jednego zwykłego strażnika, a z drugiej perspektywy właśnie żołnierza, który miał za zadanie zniszczyć Aperture Science. I fajne jest to, że w każdej z tych gier dowiadujemy się jakichś nowych faktów, których normalnie byśmy na przykład nie zobaczyli w po prostu zwykłej części Half-Life'a. Po prostu byłoby to ciężko jakoś uzasadnić tak naprawdę. Poza tym te części pokazały nam jedną z ciekawych rzeczy. Najbardziej tutaj taką kontrowersyjną i chyba znaną postacią oprócz Gordona Freemana dla serii Half-Life jest G-Man, który okazuje się, że na przykład pokazywał się Adrianowi Shepardowi, czyli postaci z Opposing Force i też coś tam z nim kombinowała. W ogóle G-Man jest chyba jedną z takich postaci, o których w sumie nic nie wiadomo, ale wiadomo, że ona w Half-Life jest bardzo ważna i być może w nowej części, jeżeli, jak już wspomniałem, ona w ogóle powstanie, bo na razie coś tam za bardzo Valve się nie przejmuje tym epizodem trzecim czy Half-Life'em trzecim. Ta postać okazuje się, że też w tym uniwersum ma jakieś swoje znaczenie i że nie tylko G-Man jest tak jakby związany z samym Gordonem Freemanem, co daje nam po prostu mnóstwo różnych rzeczy do namysłu, kim jest G-Man, co robi G-Man, jakie on w ogóle ma znaczenie, jaki cel on chce osiągnąć w tym całym świecie. To jest bardzo interesujące i to jest dość dziwna postać, której w sumie nie spotykamy w żadnej innej grze tego typu postaci właśnie jak G-Man, która byłaby tak tajemnicza, której w sumie nie możemy do końca na razie poznać, bo nie mamy takiej możliwości i tak naprawdę nie wiadomo, kim jest. Także fajne jest to, że twórcy tak jakby Half-Life'a cały czas starają nam się pokazać jakby podobne wydarzenia z innych perspektyw. Akurat wiem, że tam portal nie do końca jakby rozgrywa się dokładnie w tym samym momencie co Half-Life. Chyba bodajże wydarzenia z portala dzieją się nawet przed Half-Life'em 1. I teraz jak te różne powiązania na przykład w tej fabule widać? Ano na przykład pod koniec gry, pod koniec pierwszego portala GLaDOS mniej więcej wypowiada takie słowa, że
gdy ją próbujemy niszczyć, że ona jest jedyną rzeczą, która stoi pomiędzy tobą a nimi. I tu można się pewnie domyśleć, że chodzi tutaj o po prostu kombinat. Że kombinat jest tak jakby tą osobą, która stoi pomiędzy Shell a bodajże tym światem zewnętrznym. Takie na przykład są też domysły w tej części. Co by jeszcze na przykład wymienić? No oczywiście same Aperture Science, które jakby w Half-Life 2 i 1 się pojawia. I jakieś powiązanie ono ma z tym całym uniwersum. Także niektóre takie rzeczy fabularne jakby można sobie dostrzec po prostu grając w inne gry, na przykład właśnie w takiego Portala. Poza tym w Portalu dwójce w jednym momencie jest taki easter egg, gdy wejdziemy do pewnych takich trochę ukrytych drzwi, to zauważymy miejsce, gdzie teoretycznie powinien być ten statek Borealis. Tymczasem ten dok jest pusty, ale jest to jak wół pokazane, że w tym miejscu był Borealis, ten statek Borealis, bo są po prostu po miejscu porozwalane takie koła ratunkowe, które mają na sobie napisane Borealis. Także piękno fabuły Half-Life'a polega na tym, że zostawia ono nam mnóstwo miejsca do interpretacji. I to jest właśnie główny element, który myślę, że ludziom się podoba. Oni mogą sobie sami stworzyć jakiś taki kawałek fabuły, które później w następnych częściach mogą sprawdzić, czy ich teoria jest prawdziwa, czy na przykład nie. Po prostu to całe uniwersum Half-Life jest dość skomplikowane i to też jest jedna z takich fajnych rzeczy. Poza tym myślę, że ludzie też lubią fabułę Half-Life'a głównie za to, że ona jest opowiadana... Nie jest ona opowiadana na przykład przez jakieś cutscenki czy tego typu rzeczy. Wszystko co widzimy, to widzimy z oczu bohatera, który zwykle w grach, jakby nie patrzeć, Valve jest po prostu... Nie my, no bo w Half-Life'ie Gordon Freeman nie wypowiedział do tej pory ani jednego słowa. Także to też tak fajnie zwiększa nam wczucie w całą tą fabułę gry. Także myślę, że już dość się nagadałem w tej chwili o fabule Half-Life'a. To przejdźmy teraz do tego drugiego punktu, a mianowicie tej rewolucji graficznej. Half-Life 2, gdy wychodził w swoich czasach, zresztą Half-Life 1 też, gdy wychodził w swoich czasach, po prostu porażał wszystkich swoją cudowną grafiką i praktycznie w każdym serwisie była mowa o Half-Life'ie i jeszcze raz o Half-Life'ie i tej cudownej grafice, która wtedy właśnie była, która nie mogła się równać praktycznie z niczym, co wtedy powstało. Poza tym Half-Life też jako pierwszy w sumie w grach zachwycił nas swoją niesamowitą fizyką, która do tej pory mam takie wrażenie, że nie została pobita przez żadną inną grę. Tu każdy przedmiot ma jakieś swoje właściwości, każdy przedmiot w bardzo realistyczny sposób porusza się po ziemi, czy to jest jakaś beczka, czy to są jakieś latające części od helikoptera, czy to jak widzicie są jakieś wybuchające kule i tego typu rzeczy, to one są w bardzo fajny, realistyczny sposób przedstawione przez ten silnik fizyczny. I ten silnik fizyczny też był jedną z takich takich elementów, który ludzi po prostu w tamtych czasach, jakby to krótko powiedzieć, zaszokował. Do tej pory naprawdę nie widzę żadnej gry, która by pobiła w fizyce Half-Life'a dwójkę. Dodatkowo Half-Life wprowadził w pierwsze takie fajne efekty graficzne, jak na przykład fajnie właśnie tutaj realistycznie wyglądająca ta woda. To był jeden z najlepszych efektów graficznych, jakie tylko można było zobaczyć. Na przykład jakieś załamania światła, czy tego typu rzeczy, jak na przykład możecie sobie to zobaczyć w słynnej lupce. Możecie sobie kawałek cofnąć tego filmu, tam wcześniej właśnie przy mapce była ta charakterystyczna lupka, która tak fajnie zniekształca obraz. Czy na przykład jakieś inne efekty wody tam, gdy jesteśmy na przykład w momencie, gdzie jest to takie małe laboratorium doktora, nie pamiętam jak on ma na imię, ale to też jest bardzo charakterystyczna postać, jak sobie przypomnę to wam powiem. W każdym razie, nie Eli to jest bodajże ojciec Alex.
W każdym razie gdzieś tutaj dam adnotację. W tej chwili to nie jest takie ważne. W każdym razie tam na początku gry jesteśmy w takim małym w sumie laboratorium i mamy okazję zobaczyć taki fajny zbiornik z jakimś płynem czy tego typu rzeczy. I on właśnie ma takie fajne różne efekty. Właśnie pamiętam, kiedy pokazywali tą grę podczas któregoś tam E3, kiedy pokazywali Half-Life'a podczas E3 i pokazywali to takie właśnie demo technologiczne Half-Life'a, to wszyscy byli zaszokowani tą fizyką, tą grafiką, tymi efektami, które były do tej pory niespotykane praktycznie w żadnej innej grze. Podobnie było z Half-Life'em pierwszym, tylko wiadomo, to było na trochę inną skalę. On głównie poraził swoimi detalami, no bo wtedy nie było mowy o takiej bardzo skomplikowanej fizyce i tak dalej. Ponieważ praktycznie teraz tego Half-Life'a jedynkę możemy sobie odpalić na byle jakim sprzęcie, bądź nawet głupim netbooku, który ma bardzo kiepskie zwykle zintegrowane karty graficzne i tak dalej. Także tak stary jest już dzisiaj Half-Life 1. W każdym razie on też w swoich czasach po prostu zaszokował wszystkich swoją grafiką, swoim technicznym wykonaniem. Half-Life też zresztą do tej pory pokazuje zupełnie inny taki sposób przedstawienia tej fabuły niż każda inna gra. Zwykle zawsze są to właśnie, jak już wspominałem, jakieś cutscenki i tego typu rzeczy. Tutaj wszystko po prostu poznajemy tak, jakbyśmy my byli w tym świecie. Słuchamy postaci, słuchamy co one mówią, widzimy co się dzieje i tą fabułę w ten sposób sobie poznajemy. Poza tym Half-Life też był słynny, jak tutaj widzicie, to będzie taki mały przykład. O, zobaczcie, tam jest G-Man. To właśnie to, o czym mówię, to jest ta postać, która jest jedną z bardziej dziwnych i nieznanych do tej pory postaci. Ona się tak fajnie czasami właśnie w niektórych momentach przejawia i to można dostrzec. Ja akurat chyba pamiętam prawie wszystkie te momenty, w których jest ten G-Man. W każdym razie tak powracając do tych takich zagadek logicznych, o których miałem, które chciałem wam w tej chwili powiedzieć. A właśnie Half-Life jest tego słynny. Tutaj czasami musimy przerwać na przykład walkę, żeby sobie znaleźć jakąś rzecz, jakiś przycisk i tak dalej. I to jest fajne, że ona nie jest tak jakby cały czas, ten Half-Life nie jest cały czas nastawiony na taką walkę, tylko powalczymy trochę i po jakimś czasie mamy chwilę spokoju, żeby sobie rozwiązać jakąś mini zagadkę, na przykład logiczną, czy na przykład trzeba wcisnąć jakiś przycisk i tak dalej, żeby pojechać po prostu dalej. Fajne jest to, że właśnie tu nie mamy takiej nieustającej akcji, tylko mamy trochę odpoczynku, żeby sobie zrobić jakieś różne rzeczy w tym świecie, a później możemy dalej cieszyć się też akcją. Oczywiście im dalej, tym więcej jest tej akcji, to akurat nie jest nic dziwnego. No ale tak, miałem gadać o tej grafice i trochę znowu się przerzuciłem na temat fabuły Half-Life'a. No dobra, w każdym razie chyba o grafice i tej fizyce i tym całym silniku już powiedziałem. Nie wiem w sumie, kiedy Valve wypuści jakiś nowy silnik, bo już na dzisiejsze czasy trochę się on moim zdaniem lekko zestarzał, choć Valve cały czas bardzo skutecznie ulepsza ten silnik, tak żeby on do jakichś takich w miarę znośnych standardów on dochodził. I chociaż to jest właśnie fajne, że oni nadal cały czas wspierają tego Source'a, coś tam nowego do niego dodają i tak dalej, i tak dalej. Już chyba nie wiem, co dalej wspomnieć o tej grafice, bo już myślę, że wspomniałem o wszystkim. Ten silnik jest na pewno do tej pory szeroko wykorzystywany w innych produkcjach typu Left 4 Dead, Counter-Strike Source i pewnie jeszcze parę innych gier się by wymieniło na tym silniku. No właśnie. W sumie nie wiem, co dalej mówić o tym, o tej grafice Half-Life'a, no bo o tej rewolucji graficznej, która kiedyś była, wspomniałem, także myślę, że przejdźmy teraz, bardziej niż do samego Half-Life'a, to przejdźmy właśnie teraz do firmy Valve. I pomówmy o Steamie. Steam był rewolucyjną platformą jak na swoje czasy dystrybucji cyfrowej. Pamiętam ten moment, gdy bodajże ludzie się śmieli z Gabe'a, że w ogóle kto taką elektroniczną tak jakby formę dystrybucji będzie chciał przyjąć. Przecież to jest bzdura. No i Valve wypuściło do swojego Half-Life'a 2, bo razem z premierą Half-Life'a 2 i Steam miał też swoją premierę. Wypuściło Steama, no i na początku, jak zawsze na różne nowe rzeczy,
podobnie, powiedzmy, w podobie coś do Origina, w tej chwili był straszny flame na to, jak ten Steam był beznadziejny. I owszem, oni mieli rację, ale Valve potrafi się uczyć na swoich błędach w porównaniu do niektórych innych firm, jak na przykład nie wspomnę, no dobra, wspomnę EA Games. Valve się uczy na swoich błędach i stworzyło w tej chwili, do tej pory, moim zdaniem, najlepszą platformę cyfrowej dystrybucji. Możemy tu kupić mnóstwo gier na tym Steamie. Szkoda tylko, że niestety za euro, ale główną rzeczą, za którą ja lubię Steam, to jest jego poprawność działania przede wszystkim, a po drugie to na przykład są te promocje, które potrafią być na Steamie. Na przykład grę, która normalnie kosztuje 14 euro, potrafią w promocji przecenić na jakieś 3 euro, tak jak ja na przykład miałem to z Killing Floor, i wtedy możemy sobie wypróbować właśnie taką grę, zagrać w nią, nie wydając na niej masy kasy. Po prostu jeśli tylko mamy jakąś kartę kredytową czy coś w tym stylu, możemy sobie taką grę kupić. I myślę, że jeżeli nawet nam się gra nie będzie podobała, no to tych 7 zł, czy ile tam z tych promocji wyjdzie, nie będziemy na pewno żałować. Jest to bardzo fajny na pewno moment, żeby sobie sprawdzić szczególnie te gry niezależne, czy jakieś gry, które są, powiedzmy, mniejsze, które nie są takimi największymi tytułami, które pakuje się mnóstwo forsy. To jest bardzo fajne. Ale przede wszystkim, co mi się podoba w Steamie, to, że gdy rejestrujemy jakąś grę, to możemy sobie ją ściągnąć z dowolnego miejsca, to raz, a dwa, to nas tak jakby zabezpiecza przed zniszczeniem fizycznego nośnika, czyli na przykład płyty, bo tą grę możemy sobie cały czas ściągnąć z tych serwerów i ona tam cały czas będzie przypisana do naszego konta, także za to między innymi też lubię Steam. No i jakby tu nie patrzeć, na PC-tach Steam zrewolucjonizował sposób, w jaki kupujemy elektronicznie gry. Spójrzcie, że do tej pory od Valve'a wszyscy kopiują ten pomysł Steama. Origin, Xbox Live, PSN, te wszystkie rzeczy powstały, o ile się nie mylę, po Steamie. Steam był pierwszy i dopiero właśnie od firmy Valve inni się nauczyli, jak bardzo fajna jest ta dystrybucja cyfrowa, bo nie dość, że nie musimy wychodzić z domu, żeby kupić sobie jakąś grę, to jeszcze dodatkowo ona jest tak jakby dostępna dla nas przez cały czas, możemy sobie ją ściągnąć, kiedy tylko chcemy. Jeszcze jedna zaleta, która mi w tej chwili wypadła z głowy. Ale myślę, że chyba większość rzeczy, które miałem na myśli, w tej chwili wymieniłem, jeśli chodzi o Steama. Poza tym wsparcie dla gier na Source, na tym silniku Valve'a Source i nie tylko, jest po prostu niesamowite. Oni cały czas ten silnik ulepszają, nowe wersje jego udostępniają tak jakby dla innych osób. W sensie możemy sobie po prostu ściągnąć taki specjalny SDK i później sobie tworzyć do tego jakieś mody, to Valve nam zawsze udostępnia tą najnowszą wersję. Co by tu jeszcze powiedzieć o tym wsparciu? No oczywiście na przykład zobaczcie do takiego Left 4 Dead 2. Nie wspomnę o Left 4 Dead 1, no bo oczywiście z Left 4 Dead 1 strasznie skrzeni sprawę. Ale zobaczcie, że dla Left 4 Dead 2 wyszło mnóstwo mapek. W tej chwili nie opłaca się w ogóle kupować Left 4 Dead 1, ponieważ wszystkie mapy z tej części mamy w części drugiej. Dodatkowo mamy tam jedną mapę od jakiegoś modera, która jest tak jakby oficjalnie, także już widzicie chociażby na przykład wsparcie dla moderów, że te czasami nawet niektóre rzeczy potrafią się pojawiać w ich własnych grach. No, i na przykład Left 4 Dead jest w sumie takim chyba najlepszym przykładem. Chociaż jeszcze jest jedna gra, do której wyszło świetne darmowe DLC, a jest to Portal 2 Peer Review. Czy preview, nie pamiętam dokładnie tytułu. W każdym razie to DLC też się pokazało jako darmowe i dodało nam kilka nowych map, w które mogliśmy sobie pograć w koopie razem z naszymi kumplami. I bardzo fajnie, bo to przedłuża tak jakby życie tego produktu, a oczywiście to jeszcze nie wyklucza, że dalej będą do tego jakieś DLC-ki darmowe. I myślę, że tej rzeczy wiele firm mogłoby się nauczyć, na przykład od Valve'a, bo EA Games, jak widać, z tym DLC do Mass Effecta 3 nauczyło się dopiero wtedy, jak dostali nagrodę za najgorszą firmę, i to chyba nie ma co tu ukrywać, że chyba to ich zmotywowało, żeby trochę polepszyć tak jakby swój wizerunek.
I teraz przejdźmy do modów, ale zanim przejdę do modów, to w tej chwili krótka dosłownie przerwa, bo chcę wam pokazać jeden z ciekawszych modów, jakie wyszły do Half-Life'a 2, a mianowicie Research and Development, która raczej nie jest nastawiona na akcję, ale na głównie zagadki logiczne, ale myślę, że ten mod wyszedł im po prostu niesamowicie. Także krótka przerwa, zmiana na Research and Development i dalej zacznę rozmowę o modach do silnika Source oraz do Half-Life'a 2. Witam Was w takim razie ponownie. Nie jest to mod Research and Development, ale w sumie pomyślałem, że pokażę Wam mod, który moim zdaniem jest najlepszym modem, w jakiego grałem do Half-Life'a 2. A jest to Garry's Mod. Co my tutaj robimy w Garry's Modzie? Bardzo dobre pytanie. Możemy zrobić dosłownie wszystko, bo jest to gra tak zwany sandbox. Pod Q mamy takie specjalne menu, w którym możemy sobie spawnować różne bardzo itemy. Dosłownie możemy sobie spawnować wszystko. Poza tym do tego moda są też różne mody, które powiększają nam funkcjonalność tak jakby Garry's Moda i właśnie Garry's Mod głównie się opiera też na tych modyfikacjach, gdyż one bardzo mocno tak jakby zwiększają nam całą funkcjonalność tej gry. Kilka filmików postaram się wam podrzucić w opisie filmu, żeby pokazać wam, jakie rzeczy są możliwe w Garry's Modzie. Ja wam pokażę bardzo prostą rzecz, którą bardzo szybko jest się w stanie zrobić. Taki podstawowa rzecz, którą chyba większość ludzi robi po raz pierwszy grając w Garry's Moda, mianowicie jak sobie można zrobić prosty jakiś pojazd. To na przykład weźmy sobie właśnie taką oto maszynę. I ona ma fajną właściwość jeszcze, że ona potrafi pływać, także podejdźmy sobie tutaj do tej wody i to od razu nam daje bardzo fajne możliwości, że na przykład możemy z niej sobie zrobić. Oczywiście to jest bzdura, no bo taka maszyna jest metalowa, ale akurat to sobie można później gdzieś tam w opcjach zmienić. W każdym razie na taki fajny błąd z tym związany jest, że można sobie robić różne łódki, tego typu rzeczy. To naprawdę w tej grze jedyne, co nas ogranicza, to jest nasza własna wyobraźnia. I mamy tutaj mnóstwo różnych narzędzi, które możemy sobie wykorzystać. Ja zespawnuję sobie na przykład jedną taką rzecz, żeby wam pokazać kilka takich bardzo podstawowych narzędzi. Także najpierw najbardziej podstawową rzeczą jest spawanie. Czyli klikamy po prostu sobie na dwa przedmioty i w tej chwili, jak widzicie, te przedmioty są ze sobą powiązane i będą ze sobą tutaj chodzić, dopóki tego nie skasujemy. Oczywiście wszystko możemy sobie tutaj przywrócić, żeby cofnąć jakieś zmiany, które na przykład niechcący wprowadziliśmy. Możemy oczywiście na przykład tworzyć przyciski. Przyciski służą do tego, żeby właśnie wykonywać jakieś akcje. Na przykład jak weźmiemy sobie thrustery teraz i to narzędzie thruster tak jakby polega na tym, że tworzymy sobie takie specjalne silniki, jakby trochę odrzutowe, które po prostu tworzą nam ciąg i wtedy możemy sobie zrobić taki prosty pojazd. Powiedzmy, że sobie tutaj na razie skasuję to i ustawię sobie thruster tutaj. Tak jakby wszystkimi tymi dodatkowymi rzeczami sterujemy z numpada, bo tak w sumie jest chyba najprościej to wszystko poustawiać, bo możemy najwięcej sobie różnych funkcji ustawić. Powiedzmy tak, tak. I tak, to będzie taki oczywiście bardzo prowizoryczny pojazd, żeby pokazać wam, o co chodzi. Ja kiedyś swojego czasu bardzo dużo w tego Garry's Moda grałem i jest to naprawdę gra, na którą warto poświęcić trochę czasu, żeby sobie w nią pograć, bo tak jak mówię, tutaj ogranicza nas nasza wyobraźnia. Poza tym wszystkie różne maszyny, czy tego typu filmiki, które widzicie na przykład z Half-Life'a czy coś, są właśnie prawdopodobnie robione w Garry's Modzie. No i widzicie, że sobie tutaj stworzyłem taki bardzo prosty pojazd, ale widziałem mnóstwo różnych rzeczy takich jakby tworzonych w tym Garry's Modzie, nawet po komputery, bo jest taki mod, który się nazywa bodajże Wire Mode i on powoduje nam to, że mamy różne mikrochipy, mikroprocesory i tego typu rzeczy, które możemy z sobą oczywiście odpowiednio łączyć i wtedy tworzyć różne twory, na przykład jakieś zestawy automatyki czy coś w tym stylu, cokolwiek tam chcemy stworzyć praktycznie w tym modzie jest dostępne. Co by wam tu jeszcze pokazać? Hoverbole na przykład. Hoverbole dają nam taką możliwość, że możemy stworzyć jakieś latające przedmioty. Także powiedzmy sobie, ósemka będzie, albo nie, siódemka będzie odpowiadała nam do góry, a jedynka do dołu. Także tworzymy sobie takie właśnie oto hoverbole.
I jeszcze jeden. I właśnie, i możemy sobie stworzyć na przykład taki oto latający jakiś przedmiot. Możemy sobie tworzyć różne lampy. To szybko na przykład warto tutaj pokazać. Co jeszcze? Wieżyczki. No na przykład jak chcemy sobie zrobić jakiegoś Messerschmitta, to jesteśmy w stanie to zrobić. Wystarczy, że sobie taką wieżyczkę zamontujemy. Ona też bodajże może mieć dźwięk, co zaraz wam pokażę. Powiedzmy, że tak. Widzicie, że taka wieżyczka sobie może strzelać i oczywiście możemy dowolnie ustawić. Także jest mnóstwo po prostu różnych możliwości. Jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Jeśli ktoś by chciał na przykład, żebym wam zrobił taki filmik z tego Garry's Moda, który by tak bardziej szczegółowo wszystko opisywał, to dajcie tam znać, postaram się coś z tego zrobić. W każdym bądź razie to jest jeden mod, który uznaje, że ma też bardzo duży wpływ na to, co w tej chwili widzicie w internecie, bo wszystko, co jest robione w Half-Life, przepraszam, w Garry's Modzie i wszystko, co ogólnie powiedzmy tam jakoś z tym silnikiem Source jest związane, na przykład Machinimy z Left 4 Dead, z Portala, z Half-Life'a, z czegokolwiek, nawet są po prostu robione niekiedy filmiki, jakieś serie właśnie w tym Garry's Modzie, nieważne, wszystkie te rzeczy, które są na silniku Source, są prawdopodobnie zrobione właśnie w Garry's Modzie, a jestem prawie na 100% pewien, że wszystkie filmiki jakieś maszynimy, które widzicie, są właśnie stworzone w Garry's Modzie. Także pomyślcie sobie, jak wielki wpływ miał Garry's Mod na to, jak tworzymy, na to, co dzisiaj widzicie w internecie. Powiem wam tyle, że Garry's Mod nie jest grą darmową, gdyż trzeba na niego wydać jakieś chyba 5 euro. O ile się nie mylę, jakoś tak. W każdym razie jest to bardzo tani mod, około 30 zł, chyba w przeliczeniu. W końcu jakoś to wychodzi. Nie jest to darmowa gra, ponieważ to jest tak jakby finalna, 10. wersja Garry's Moda, która cały czas jest tam wspierana, naprawiana i tak dalej przez twórcę Garego Newmana, o ile się nie mylę, chociaż nie, Gary Newman to mi się chyba kojarzy z jakąś inną postacią, mogłem się pomylić, nie wiem czy w ogóle nawet po prostu to nie jest nick Gary, gościa, który tworzy Garry's Moda. W każdym bądź razie te pierwsze wersje Garry's Mod 8, Garry's Mod 9 i wszystkie wcześniejsze wersje były darmowe, ale ten mod stał się na tyle popularny, że po prostu twórca zrobił jego nową, mocno ulepszoną w stosunku oczywiście do wszystkich poprzednich wersji wersję i po prostu wydał wersji płatnej, jakby na to nie patrzeć. No dobra, ale w takim razie przejdźmy do moda Research and Development i pomówmy o jeszcze kilku innych modach do Half-Life'a 2, o których warto wspomnieć i ogólnie jak wielki wpływ Half-Life miał na scenę. Witam znowu Was ponownie, znowu w tym odcinku Game On. I teraz się zajmiemy tą ostatnią częścią, jak już wspominałem, modami. I teraz w tle będzie sobie leciało Research and Development, o którym między innymi trochę właśnie powiem w tej chwili. Jest to gra w sumie dość ciekawa, ponieważ ona się niby dzieje w tym uniwersum Half-Life'a, ale ona się głównie właśnie opiera na takich zagadkach logicznych. W tej grze ani razu nie dostaniemy praktycznie żadnej broni. Jedyne, co dostaniemy do ręki, to ten Gravity Gun. I na przykład mamy tutaj taką krótką zagadkę logiczną, jak się przedostać przez te właśnie strumienie gorącej pary. I akurat po prostu w tej grze trzeba bardzo dobrze patrzeć na to, co nam mówi po prostu samo otoczenie, bo na przykład zobaczcie na te rury. Tutaj jest uszkodzona taka rura. Poza tym widać, że nawet Gravity Gun od razu się podnosi, także wystarczy po prostu go odpalić i tą rurę wyjąć, żeby po prostu sobie przejść na drugą stronę. No oczywiście są takie prostsze zagadki, jak zamknięcie jakiegoś zaworu. Aha, czyli to w sumie nic nam nie daje. Właśnie nie wiem w sumie jak to rozwiązać, ale to zobaczymy za chwilę. Być może to po prostu coś trzeba zrobić albo zatkać. Ciężko powiedzieć. Aha, już chyba rozumiem, dobra. W każdym bądź razie. No właśnie, dokładnie. Są takie zagadki logiczne. Proszę teraz bardzo, zobaczcie co się stanie. Pewnie będziemy mogli przejść teraz gdzieś tam na drugą stronę. No, dokładnie. W każdym razie ta cała gra polega właśnie na takich zagadkach logicznych, co jest po prostu niesamowicie fajne. Ja takie rzeczy lubię w grach i szczególnie w modach. Ale skoro już trochę powiedziałem o tym całym Research and Development, to zajmijmy się kilkoma
różnymi innymi modami, tylko jeśli teraz będę mógł to rozwalić. Zajmiemy się kilkoma innymi modami, które między innymi możemy gdzieś tam spotkać po drodze. O czym chciałbym na przykład pogadać w tej chwili? Rzućmy sobie najpierw hasło CSS. Oczywiście to jest gra, która chyba jest najbardziej znanym modem do Half-Life'a. Ona powstała już za czasów Half-Life'a 1, Counter-Strike 1.6 powinien być wszystkim znany. I to chyba nie ma co tłumaczyć. Ta gra mówi sama za siebie, świetny mod, który do tej pory jest bardzo popularny, a teraz niedługo ma wyjść kolejna część, która się nazywa Counter-Strike Global Offensive. Akurat na temat Global Offensive, z tego co widzę, są bardzo, ale to bardzo podzielone opinie. I w sumie mi na razie ten Counter-Strike Global Offensive się nie podoba, z tego co usłyszałem od mojego kolegi, z tego co mój kolega miał okazję sobie przetestować, to jak na razie ta gra jest dość mocno uproszczona, samo strzelanie jest mocno uproszczone i tak dalej, i tak dalej. No ale nie o Global Offensive teraz to mówimy, będziemy mówić ogólnie o modach. Co ja wam na przykład polecam, żeby śledzić, ten mod jeszcze nie wyszedł, ale na pewno uważam, że będzie jednym z lepszych modów, jakie tylko będzie można sobie pograć. Jest to Black Mesa Source, jest to fanowski mod, który ma przełożyć całego Half-Life'a 1 na silnik Source, czyli po prostu tak jakby on przełoży tego starego, dobrego... A cholera, pewnie mnie teraz zabije, dobra, niestety trudno. W każdym razie, jak mówiłem, Black Mesa Source ma przenieść cały świat Half-Life 1 na nowy silnik Source, co będzie powodowało oczywiście to, że będzie mieli nową grafikę i tego typu bajery, które nam tam, na które nam silnik Source pozwala. I to jest jeden z tych modów, na które najbardziej czekam, gdyż ja chętnie przejdę całe to uniwersum Half-Life 1 jeszcze raz, tyle że z lepszą tak jakby po prostu grafiką i będę miał okazję to sobie po prostu przejść jeszcze raz. Z modów, które jeszcze pamiętam, że mogę wam polecić, to na przykład jest mod The Citizen. To jest taki mod, który tam nawiązuje do wydarzeń z Half-Life'a. Nie jest jakoś tam zrobiony kanonicznie, ani coś w tym stylu, ale po prostu jest naprawdę fajnie wykonany i myślę, że warto po prostu sobie w niego zagrać. Bo po prostu jest dość ciekawie poprowadzony, to tak jakby on przedstawia chyba jakieś wydarzenia, o ile dobrze pamiętam, z White Forest, gdzieś tak z końca Half-Life'a 2. Coś w każdym bądź razie z tym związane. W każdym bądź razie chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że scena moderska Half-Life'a jest po prostu niesamowicie bogata. Jest mnóstwo gier, które bardzo ciężko mi jest wymienić, które w tej chwili też zasługują na jakieś tam wspomnienie o nich. W każdym bądź razie Half-Life... Od pierwszego Half-Life'a tych modów po prostu mamy mnóstwo do każdej części. I chodzi mi o to, że ta gra głównie swoją popularność nadal zawdzięcza temu, że ona ma właśnie tyle modów, że cały czas mi, jak już przejdziemy tą fabułę Half-Life'a, to nadal mamy mnóstwo kontentów, które sobie warto na pewno pograć i prześledzić. W sumie to oni stworzyli bardzo podobny ruch jak do Quake'a, gdzie zgubiłem tą swoją osłonę. Zrobili podobny ruch jak w Quake'u, że udostępnili swój silnik za darmo dla ludzi, żeby sobie mogli tworzyć mody. I to na pewno była świetna decyzja z ich strony, bo dzięki temu dzisiaj mamy mnóstwo różnych innych ciekawych rzeczy. Na przykład z takich modów, które jeszcze się stały pełnoprawnymi produkcjami, to zobaczcie sobie na Team Fortress. Team Fortress powstało jako mod do Quake'a, później zostało przeniesione na silnik pierwszego Half-Life'a. Następnie, gdy już zostało przeniesione na silnik pierwszego Half-Life'a, przez bodajże około chyba prawie 9 lat, z tego co pamiętam, co Gabe Newell mówił w tych podpisach do Team Fortress 2, w tych komentarzach, to ona była robiona przez około 9 lat i zobaczcie, co z niej wyrosło. Kiedyś była za normalne pieniądze, już się tam kupowało chyba za około 50 zł, a teraz jest to darmowa gra, która głównie się opiera na tym modelu free to play, że możemy sobie w sklepikach kupować różne tego typu pierdoły, czapki, inne tego typu rzeczy i na tym głównie ten model gry teraz polega, także
fajną rzeczą jest to, że Valve raczej starało się asymilować do swojej firmy, asymilować, co za głupie słowo, raczej przywłaszczać, chciałbym powiedzieć, do swojej firmy moderów, żeby oni właśnie stanowili dla nich jakiś taki wartościowy dodatek dla ich firmy, żeby to byli tacy ludzie, którzy faktycznie swoją kreatywnością coś są w stanie zmienić, coś dodać do tej firmy. Jedno, co mnie w sumie tylko wkurza, i pewnie nie tylko mnie, ale wszystkich fanów firmy Valve, to jest ich cykl po prostu wydawania gier, który jest masakryczny. Oni, co prawda, może ich te gry są robione niebotycznie długo, no bo nadal do tej pory nie możemy się doczekać Half-Life Episode 3 czy Half-Life'a 3, i w sumie o nim na razie słuch zaginął, ale zobaczcie, że w sumie mimo, że oni tak długo tworzą te swoje gry, to ich gry są cały czas bardzo dobrej, naprawdę, nie wiem co mnie tutaj zabija, są naprawdę dobrej jakości i praktycznie każda gra do tej pory Valve, która wyszła w międzyczasie, była dobra. Ja nie widzę praktycznie złej gry od Valve'a w tej chwili. No jedyne, co jestem może w stanie wymienić, to jest Ricochet, który jakoś nie był w sumie bardzo popularną grą. Jakoś się w ogóle on w sumie w ogóle nie przyjął. Ale to jest jedna z takich w ogóle mniej znanych gier Valve'a, o których raczej nie ma co za bardzo wspominać. No, i w sumie, że myślę, że chyba pokryłem większość tego, co chciałem wam wspomnieć o ogólnie Half-Life'ie. Niestety znowu zginąłem. W każdym razie, czy jeszcze mi do głowy wpadną jakieś mody, które są ciekawe, żeby je jeszcze wymienić? Chyba nie. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć mody, zresztą nie tylko do Half-Life'a, to polecam serdecznie ściągnięcie wam takiego programu, który się nazywa Desura. Desura jest to coś a la Steam, prawie że, tylko że przeznaczone głównie dla właśnie sceny tak jakby moderskiej. Ten program polega na tym, że tam sobie on jest taką bazą różnych modów do Half-Life'a i tamte różne tak jakby modyfikacje możemy sobie bez problemu pobierać, to tam sobie udostępniają twórcy tych modów i możemy sobie to ściągnąć. To się nam automatycznie instaluje też na Steamie. Jedyne, co później musimy zrobić, to po prostu tego Steama sobie zrestartować. No, i to naprawdę chyba w sumie by podsumowało wszystko, co miałem do powiedzenia na temat całej serii Half-Life. Także podsumowując, Valve naprawdę jest jedną z tych firm, która miała największy wpływ na to, jak dzisiaj te gry nasze wyglądają. Praktycznie każda z ich gier jest fajna i jest wykonana porządnie, mimo że ich cykl wypuszczania gier jest jednym z najgorszych, jakich tylko chyba można spotkać, albo po prostu nawet zobaczyć. Co nie zmienia faktu, że są w pewnym sensie firmą rewolucyjną, która do tej pory zresztą powoduje to, że każdy, kto słyszy słowo Valve, to raczej tą firmę kojarzy całkiem pozytywnie. No dobra, wielkie dzięki za oglądanie wam tego materiału. Nie wiem, jak on długi będzie, ale na pewno mocno się przedłużył, no bo to miałem dość sporo do powiedzenia. W każdym razie miałem nadzieję, że wam się podobało to, co powiedziałem tutaj na temat ogólnie firmy Valve i Half-Life. Mam nadzieję, że mój słaby gameplay wcale wam za bardzo nie przeszkadza, bo czasami trudno się skupić jednocześnie na graniu i jednocześnie na tutaj rozgrywce, szczególnie, że nie mogę, po prostu trzeba skończyć ten materiał, bo jeżeli to tak dalej pójdzie, to po prostu nie będzie się dało tego oglądać. Jeszcze raz dzięki za oglądanie tego filmu, zasubskrybujcie wam mój kanał, jeśli wam się podobało, na pewno ja będę bardzo wdzięczny za to. Kliknijcie też przycisk like tutaj w filmiku, jeżeli wam się to spodobało. Także jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję, w którym będę mniej lamił niż teraz. Do zobaczenia.